Kochani, wczoraj przylecieliśmy do Norwegii. Strasznie wieje, jechaliśmy przez noc, dojechaliśmy na koniec Lofotów. Plan jest taki, że jeśli mnie nie zwieje, to jedziemy, wracamy dzisiaj w ciągu dnia przez Lofoty i jedziemy dalej do Finlandii, przez Szwecję, a później na Nordkap, aż na samą górę i najbardziej wysunięty punkt na północ Europy. Zapraszam! Gdybyście, kochani, zastanawiali się, jak wyglądają stacje benzynowe w Norwegii na Lofotach, to jest hit. Circle K, które mamy w Warszawie, w takim pięknym domku, a tam widać taką piękną górę z tyłu, przy której chcieliśmy zrobić zdjęcie, ale jest taka mgła dzisiaj, chyba nie damy rady. W tym tygodniu jesteśmy w Norwegii. Jest około połowa lutego i przylecieliśmy do Tromsø, na samą północ Norwegii. Przylecieliśmy z Gdańska czarterem, właściwie to Wizz Airem, za jakieś 300 zł. Mamy dość prosty plan. Mamy 2 tygodnie, żeby przejechać około 3000 km po rejonach koła podbiegunowego. Na początku przez noc przyjechaliśmy na Lofoty. Przejechaliśmy przez całą długość archipelagu, aż 180 km do ostatniej miejscowości, która się na nim znajduje. I nazywa się A. Jest to tylko litera A. Z takim dziwnym kółkiem na górze. W każdym razie w ciągu dnia wracamy w drugą stronę. Mamy po drodze kilka fajnych miejsc do zobaczenia, kilka pięknych czerwonych domków i kilka ładnych szczytów, na których spróbujemy się wspiąć. Dalej będziemy jechać przez Szwecję do Finlandii. Zatrzymamy się na chwilę w Laponii. Odwiedzimy wioskę Świętego Mikołaja. Będziemy jeździć na skuterach śnieżnych, na zaprzęgach z huskimi, a później pojedziemy już na północ, prosto na Nordkap, czyli najbardziej wysunięty punkt na północ Europy. Mamy tylko 2 tygodnie, ale wydaje mi się, że uda nam się pokazać bardzo dużo, więc let's go! Dziś jest nasz 3. dzień na Lofotach. Lofoty przywitały nas na zmianę śniegiem i deszczem. Cały czas były mega ciężkie warunki atmosferyczne, więc pierwsze 3 dni spędziliśmy tak naprawdę głównie w samochodzie. Jesteśmy nad morzem, więc nie jest jeszcze aż tak zimno, jak będzie później, kiedy wjedziemy trochę bardziej w głąb lądu. Na razie temperatura waha się w okolicach zera, może delikatnego minusa. W każdym razie Lofoty od zawsze były moim marzeniem, więc mega cieszyłem się, że w końcu tu przyjedziemy. To jest taki archipelag z setek małych wysepek, z których bardzo często wychodzą gigantyczne góry do góry. I wszystkie te wysepki wyglądają mniej więcej tak jak ta za mną. Są pokryte kolorowymi domkami i naprawdę jest tu magicznie, jest zajebisty klimat. W związku z tym, że dzisiaj jest pierwszy raz słońce i możemy sobie pochodzić, udało mi się też pierwszy raz odpalić drona, więc będziemy latać jak najwięcej, pokażemy wam jak najwięcej. I co? To na razie tyle. Ostatni przystanek na Lofotach. Zahaczyliśmy jeszcze o suszarnię dorszy, na które sezon tak naprawdę jest bardziej w marcu, ale i tak powoli już są ich tutaj tysiące. A tam dalej na końcu wiszą same głowy dorszy, więc pokażemy wam jeszcze to i jedziemy do Szwecji.
Jadąc, dojechaliśmy do Szwecji. Robi się coraz zimniej, opuściliśmy Lofoty i odjeżdżając od morza i od wybrzeża robi się coraz zimniej. Wczoraj w nocy mieliśmy już minus 15 stopni, a myślę, że dojdzie nawet do minus 25, może minus 30, jak dotrzemy do Laponii fińskiej. Śpimy w samochodzie, już piąty dzień, mamy takie specjalne śpiwory na minus 40, więc jest nam bardzo ciepło, ale jak budzimy się rano, to cały samochód jest pokryty lodem od środka na szybach. Więc jest pięknie, oprócz tego zaliczyliśmy też już wczoraj pierwszego renifera na drodze. Hello Peter. Hello audience. Kochani, wyjechaliśmy z Abisko, miasta, do którego przyjechaliśmy głównie po to, żeby zobaczyć zorzę polarną. Jesteśmy tu w Skandynawii już od 5 dni i cały czas nie udało nam się jeszcze jej tak naprawdę zobaczyć, więc przyjechaliśmy do Abisko, który jest znany z tego, że jest tutaj najsłynniejsze i teoretycznie najlepsze na świecie obserwatorium do oglądania właśnie zorzy polarnej, ale przyjechaliśmy wczoraj i wciąż nie było zorzy polarnej. A pan w obserwatorium za to powiedział nam, że przedwczoraj była za to genialna zorza, której my nie widzieliśmy. Tak czy inaczej jedziemy dalej. Jedziemy teraz już na południe Szwecji, aż do Zatoki Butnickiej. Po drodze przejedziemy jeszcze przez Kirunę, pokażemy wam słynny hotel lodowy, Ice Hotel. A dalej pokażemy wam jeszcze Tree Hotel, bo Szwecja jest pełna pięknych, zajebistych, unikatowych, designerskich hoteli. Ten jest zbudowany cały na drzewie, cały na drzewach, w lesie i wiele z tych domków, które są na tych drzewach, są na przykład ze wszystkich stron okrążone lustrami, więc wygląda magicznie. I co? Dalej jedziemy już do Finlandii i będziemy polować w końcu na zorzę polarną. Mam nadzieję, że się uda. Myślę, że musi się udać. Mamy jeszcze cały tydzień, więc nie widzę tego inaczej. Petrunia, co tam dla nas szykujesz? Dzisiaj będzie śniadanie. Opowiedz mi o tym kotlecie. English breakfast. Beans, enriched tomato sauce, pork sausages, bacon and omelette. Wszystko wyjdzie z tej małej torebeczki, która jest w takiej konsystencji. Dotarliśmy do lodowego hotelu w Kirunie, Ice Hotel. Pierwszy tego rodzaju projekt na całym świecie. Co niesamowite, co roku w lecie cały topnieje i jest odbudowywany na zimę co roku, całkowicie w nowy sposób. Każdy pokój jest stuprocentowo unikatowy, ma jakiś taki przewodni swój temat. W tym roku jest na przykład temat King Konga i gigantycznych ślimaków. Całe wszystko jest w jednej wielkiej bryle śniegu i lodu, siedzę na lodowych stołkach, piję lodowego drinka z lodowego baru, jest też lodowa restauracja, wszystko w lodzie, bardzo zimno, ale genialnie, tylko bardzo drogo, bo jakieś 2000 zł za noc, ale wasze zdrowie. Każdy pokój, tak jak wam mówiłem, ma swój temat przewodni. Jest Art Suite, wielkie bryle lodu wykute, numer pokoju 308, ten jest prawdopodobnie z jeleniem w środku, ale każdy ma inny temat przewodni. Jest i gigantyczny jeleń, zapraszam. Łóżka są mega wygodne swoją drogą, także warto. Welcome to my crib. Kochani, jest środek nocy. Wyjechaliśmy ze Szwecji, którą przejechaliśmy przez ostatnie 3 dni od północnego zachodu aż do Zatoki Butnickiej. I wjeżdżamy w końcu do Finlandii, czyli kraju, który najbardziej chciałem odwiedzić z tych trzech podczas tego wyjazdu. Po pierwsze dlatego, że od kiedy byłem mały i wyobrażałem sobie Finlandię jako taki śnieżny raj, w którym mieszka święty Mikołaj. Po drugie dlatego, że później jak podrosłem, to poczytałem trochę więcej i zobaczyłem, że ten śnieżny raj jest też rajem do wszystkich najdziwniejszych rzeczy i sportów ekstremalnych. Cały czas można jeździć na skuterach śnieżnych, cały czas można jeździć z zaprzęgami huskich,
wszędzie dookoła nas są renifery, no i jeszcze oprócz tego zorze polarne, których cały czas nam się nie udało zobaczyć. No i po trzecie, ostatecznie, jedyny, którego z tych trzech nie widziałem, więc 77. pieczątka w moim paszporcie zaliczona. Jedziemy w poszukiwaniu zorzy. Amukawia. Dzień dobry, drogie dzieci. Przystanek pierwszy, wioska Świętego Mikołaja. Jedziemy do Rovaniemi. Muszę wam powiedzieć, że od rana chodzę mega podekscytowany. Dziś przyjechaliśmy do wioski Świętego Mikołaja. Całe życie chciałem go poznać. No i on siedzi tutaj, tuż za ścianą. Przyjmuje dzieci do zrobienia sobie zdjęcia. Za 100 euro sprzedaje zdjęcia, rozumiecie? Słuchajcie, stało się, poznałem prawdziwego Świętego Mikołaja, on ma też telefon, jak się okazuje. Operuje na smartfonie. Is your home? Santa oh, Secret is your restaurant near this place? Yes, it is the Pałac Kultury. Yeah, it's a... Say hello to my followers. Hello, Santa Claus here from Greenland and Lapland. Next Christmas I'm coming with my flying reindeers to Poland, yes. Yes. Poland, good boys and good ladies. Poland, I very good many boys. Many presents for you. Dziękuję. Dziękuję. Do widzenia. Dziękuję. Happy New Year. Chcesz też jeść, młody? Ja już wszystkim dałem, ale renifery są genialne. I tak przyjazne, jak małe kotki. Kto jest dobrym reniferem? Jesteśmy na farmie reniferów w Finlandii. Jest genialnie. Przede wszystkim jest to chyba pierwsza tania rzecz w ogóle, jaką zobaczyliśmy w całej Skandynawii. Zabrali nas na godzinną wycieczkę, karmiliśmy sobie małe reniferki, poznaliśmy też duże renifery i wszystko kosztowało tylko 10 euro. Do porównania z potok na stacji kosztuje jakieś 5. W każdym razie renifery żyją około 12 do 14 lat w dziczy, a w takich rezerwatach jak ten nawet do 20 lat. I są trzy rodzaje reniferów. Białe, szare i ciemne. Wszystkie odróżnia charakter w związku z tym. Im ciemniejsze, tym mniej przyjazne w teorii. Bardzo często się to sprawdza. I co ciekawe, teraz jesteśmy w styczniu i w lutym i to akurat są dzieciaki, ale większość z nich zrzuca poroże co roku, co jest bardzo ciekawe, tego nie wiedziałem. W okolicach właśnie stycznia i lutego, a później przez 3 miesiące całe poroże im odrasta i rośnie z prędkością 1 do 2 cm dziennie, czyli mega szybko. I to tyle. Genialne zwierzęta. Wyjechaliśmy na Nordkap, ostatni punkt naszego programu. Wczoraj po 2 tygodniach udało nam się też w końcu złapać piękną zielono-różową zorzę polarną. Wyjechaliśmy z Finlandii, jesteśmy na Nordkapie. Tam dalej jest już tylko Morze Barentsa, później jeszcze Svalbard, który też należy do Norwegii, a dalej już tylko Ocean Arktyczny i Arktyka. Więc to by było na tyle, kończymy. Jedziemy z powrotem do Tromso, wracamy do domu. Za 2 tygodnie chyba znowu lecę do Afryki, więc może coś jeszcze nagramy. Sayonara!